USA, która właśnie, jak widzicie, mówi coś, a wysyła swoje broni do zabijania cywilów. Brecz z administracją amerykańską, która wspiera ludobójstwo przeciwko Palestyńczykom, cywilnym Palestyńczykom w Strefie Gazy. Brecz z USA, która wspiera morderców, faszystów, nazistów, tak jak widzicie tutaj. Tych, tu są ministrów w obecnej koalicji izraelskiej, która w dalszym ciągu wspiera mordów. Wczoraj słyszałem ich wszystkich. Nie zmienili swoich zdań. Trzeci obraz, popatrzcie tutaj. Ci w jakimś okupacji na całym świecie szpitale zostały zbombardowane. Ci w jakimś okupacji historii było celowano w pogotowie, w lekarzy, aresztowanych lekarzy wczoraj i przedwczoraj ze szpitala Kamala Odwana w północnej części Strefy Gazy. I pokazywano ich jako zwolenników w nawiasie terroryzmu. Kiedy celowano w szpitale i celowano w szkołach, gdzie ludzie musieli uciekać ze swoich domów do szkoły, właśnie ma bardzo ważny cel, żeby ludzie nie mieli ani możliwości leczenia, ani możliwości schronienia. Więc gdzie mają uciekać? Gdzie? Powiedzcie mi. Po co wobec tego są prawa międzynarodowe? Po co istnieje humanitarne prawa międzynarodowe? Ludzie, cywilów, muszą być ochroniony. A do dnia dzisiejszego ochrona dla cywilów nie ma. Do dnia dzisiejszego ochrona dla dzieci, dla kobiet nie ma. Lecz odwrotnie. Cały czas słyszymy od obecnej administracji amerykańskiej, co daje dowody, że ona stoi za każdy bałagan, za każdy hałas na całym świecie. Szanowni Państwo, kiedy mówiła pani, która mówiła przede mną, opowiadała o Ukrainie. Ja muszę coś wam przypomnieć. 4 miesiące po tej wojnie na Ukrainie prezydent Putin został pociągnięty do Trybunału. Tak czy nie? Tak. Dlaczego zabójców, morderców izraelskich do dnia dzisiejszego są ochronione? To jest pytania. To jest pytania. Dzisiaj ma się zbierać Rada Bezpieczeństwa, aby zdecydować, czy będzie przerwa tych mordów, w tym ludobójstwie, które Izrael...